Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora na kolejny sklep Lego na tym kanale. Elementów i nieznana cena katalogowa, bo to nie jest zestaw dostępny w regularnej sprzedaży. Jest to gratis, który można zdobyć przy okazji otwarć nowych LEGO Store'ów. W Polsce można go było zdobyć w Łodzi, mnie tam nie było, ale kupiłem sobie ten zestaw i on prezentuje się w ten sposób. Co go odróżnia od innych LEGO Store'ów, które już na kanale Wam pokazywałem? No to, że on jest w skali nano, on jest bardzo mikroskopijny, on jest kompletnie przeskalowany. To nie jest skala dopasowana do minifigurek, możemy sobie tutaj tylko poustawiać właśnie nanofigurki, o ile jakieś posiadacie, ale często one się pojawiają, czy to w formie takich, wiecie, różnej maści elementów ozdobnych i one później są nawet też w zapasie, więc można je sobie gdzieś tutaj poustawiać. Chociaż czy figurki nano tutaj będą odpowiednie? Też chyba one są mimo wszystko za małe z kolei, tak jak zwykłe minifigurki są za duże. Nieważne, nie będziemy rozmawiać dzisiaj o skali, będziemy zastanawiać się, jak to wygląda, czy to w ogóle jest fajne i czy też po prostu jest sens sięgnąć po ten zestaw, no bo powiedzmy sobie wprost, jest to zestaw w pewien sposób unikatowy, no i to też może powodować jego popyt na rynku i ja temu popytowi uległem, muszę powiedzieć. Ale czy dlatego, że ten zestaw jest fajny? Nie wiem, bo jeszcze nie wiem, czy jest fajny, ale zaraz Wam powiem, jaki on w ogóle jest. No dobra, pora otworzyć kolejny LEGO Store, który dołączy do mojej kolekcji. Widzę bardzo dużą kaczkę na wystawie. A co jeszcze tutaj się znalazło? No mamy ściankę Pick a Brick, mamy też drzewo, które jest na samym środku. Jest sporo zestawów, które z kolei są niedopasowane raczej skalą do tego budynku, no bo zobaczcie, jakie tutaj są potężne pudełka z zestawami z serii Creator na przykład. No ale jeśli chodzi o te ekrany, które znajdują się za kasami, to akurat tak to mniej więcej w LEGO Store'ach wygląda. Dobra, nie pozostało mi nic innego jak naciąć plomby i zobaczyć, co w środku. Ja też jestem ciekawy arkusza naklejek i przede wszystkim w jakim on będzie stanie. Czy naklejki są całe? Uff, na szczęście są całe i wygląda to w ten sposób. No dobra, no nie ma tego jakoś specjalnie dużo. Mamy tutaj jeszcze takiego klocka 2x4. Plus jest taki, że rzeczywiście naklejki z zestawami to jest aż 17 różnych rodzajów. Tutaj znajdziemy ekrany, tu jeszcze znajdziemy opcję drukowania różnych rzeczy na minifigurkach, bo mamy tutaj Minifigure Factory. No i tutaj jeszcze jest logo LEGO i tu jeszcze znajdziemy tą naklejkę na drzewo. Co do samych klocków, one są popakowane w worki, które nie są ponumerowane i tych worków znajdziemy tutaj 7 sztuk, a instrukcja jak na tak mały zestaw jest dość gruba, bo format może nie jest duży, ale objętościowo wygląda solidnie. No dobra, idę składać i zaraz będziemy oglądać, jak wygląda ten niestandardowy sklep LEGO. No i tak wygląda najnowszy z LEGO Store'ów i już teraz mogę powiedzieć, że przynajmniej w mojej opinii jest to LEGO Store najsłabszy. Skala w ogóle jest kompletnie oderwana od rzeczywistości, bo zerknijcie choćby na ten LEGO Store. Jest niewiele wyższy od tego. Okej, mamy tutaj co prawda tylko parter, ten z kolei jest piętrowy, no ale mimo wszystko nie jest to ani skala dopasowana do minifigurek, ani do nanofigurek. Nie wiem właściwie do czego ta skala ma być dopasowana, ale jest trochę dziwnie. No bo jeśli chodzi o sam wygląd, to już tutaj nawet widać, że troszeczkę poskąpiono tajli, żeby to jakoś tak fajnie zamknąć i te study, szczególnie w takiej skali, mnie osobiście przeszkadzają. Co do samego wyglądu, to jest osadzony na takiej niedużej podstawce, tutaj mamy troszeczkę zieleni, bo pnie się tutaj powiedzmy jakaś taka winorośl, tutaj też znajdziemy kilka roślin, no i to właściwie tyle jeśli chodzi o część zewnętrzną. Z tyłu z kolei znajdziemy rampę, która znowu, no gdybyśmy mieli postawić tutaj normalny samochód z LEGO, wiadomo, będzie zdecydowanie za duży. Gdybyśmy go mieli pomniejszyć o połowę,
to nadal byłby za duży i naprawdę tutaj trzeba by było dopasować wręcz takie mikropojazdy. Najdziwniej robi się w środku, no ale to pokażę Wam zaraz. Musimy sobie to zdemontować z tego względu, że nie da się tutaj inaczej zajrzeć. No i jeśli chodzi o wnętrze, to tu gdzie mamy rampę znajduje się magazyn, tu z kolei znajdują się schody, no i jeśli chodzi o oglądanie całych pozostałych wnętrz, to jest bardzo ciasno. W tym miejscu znajduje się naprawdę potężna kaczka. Tu z kolei jest ustawiony jakiś samochód, aczkolwiek nie wiem, co to może być za samochód. Tutaj znajdziemy najpewniej miejsce, w którym możemy sobie stworzyć po prostu minifigurki, więc tam raczej jest buildy mini, tak przynajmniej mi się wydaje, ale nie ustawiono tutaj na górze białej nanofigurki, która po prostu mogłaby to stoisko właśnie sugerować. Tu znajdziemy z kolei Piggy Brick, no i z samego tyłu, tylko czy to będzie dobrze widać, o, tutaj znajdują się kasy, są poustawiane zestawy i jeszcze gdzieś tam w głębi po prawej stronie, w tym miejscu, gdzie pokazuję paluchem, jest Minifigure Factory. Najprawdopodobniej. No a jeśli chodzi o piętro, to ono prezentuje się w ten sposób. No i tutaj zdecydowanie te zestawy wyglądają na naprawdę potężne, tym bardziej, że zobaczcie, z lewej strony mamy zestaw LEGO City z samochodem, no wiecie, no to są najczęściej maleńkie zestawy, to jest pudełko, które mieści się w dłoni, a tutaj mamy naprawdę potężny zestaw. Akurat jeśli chodzi o te naklejki na tajlach, to jest spoko, bo możemy sobie po prostu, budując jakiegoś LEGO Store'a, czy w ogóle cokolwiek, gdzie można coś kupić, możemy sobie z tego rzeczywiście zrobić ściankę, gdzie znajdują się zestawy LEGO, no ale mimo wszystko to wygląda dość dziwnie. Jest to wszystko bardzo dziwnie przeskalowane przede wszystkim, no i żeby teraz nie było, że tak trochę rzucam słowa na wiatr, że tak trochę narzekam na ten zestaw, to zobaczcie, jak on prezentuje się na tle trzech innych LEGO Store'ów, które znajdują się w mojej kolekcji. No i tak to wygląda. To jest ten LEGO Store w skali nano, a w tle mamy trzy poprzednie LEGO Store'y. To jest ten, którego można aktualnie kupić w LEGO Store'ach i w LEGO Shopie. On kosztuje, jak dobrze pamiętam, chyba 180 zł. I tutaj mamy rzeczywiście taki, powiedziałbym, dość podobny wygląd w wielu kwestiach. No bo w środku znajdziemy zestawy, znajdziemy też, to chyba jest zamek Disneya, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy Minifigure Factory, mamy nieco dziwne wejście na górę, bo jest to zrobione za pomocą drabinki, no ale rzeczywiście można pomyśleć, że to wnętrze jest podobne i on jest mniej więcej dwukrotnie wyższy od tego zestawu, więc tutaj, tak jak mówię, to przeskalowanie jest takie naprawdę kompletnie dziwne. Tutaj mamy też braki, choćby w postaci tego, że piętro jest tylko połowiczne, ale umówmy się, można je sobie dobudować, zrobić dach, domknąć to, tyle że po prostu ten zestaw wydaje się niekompletny. To był poprzedni gratisowy LEGO Store, w którym znajdowała się tylko jedna minifigurka, no ale tak on prezentował się wewnątrz, a wcześniejszy LEGO Store to był ten dostępny za 100 zł do kupienia w sklepach i on też wyglądał całkiem ok. On był taki wycięty, no i zobaczcie, tak to się prezentuje. Biorąc pod uwagę, że ten zestaw jest bardzo limitowany, bo można go dostać tylko i wyłącznie przy okazji otwarcia nowego LEGO Store'a albo odkupić go na rynku wtórnym za mniej więcej 150 zł, to uważam, że cena jest bardzo mocno przesadzona, ale okej, to jest ze względu na bardzo ograniczoną dystrybucję. Mimo wszystko, jeśli chodzi o takie podsumowanie, to wydaje mi się, że ten zestaw najzwyczajniej w świecie na trzech pozostałych tle wypada najzwyczajniej blado. I dawajcie znać, co wy o tym sądzicie, czy ten zestaw wam się podoba, czy w ogóle go macie, czy go zdobyliście przy okazji otwarcia, czy kupiliście na rynku wtórnym, czy po prostu może wolicie trzy inne LEGO Store w takiej skali, żeby można je było wkomponować pośród innych budynków i po prostu mieć z nich większą frajdę, bo to jest zestaw, który mógłby pojawić się choćby przy okazji jakiejś limitowanej akcji, tak jak na przykład Bricktober, i ja bym to wtedy zrozumiał, no ale mimo wszystko wolę ten LEGO Store, ten LEGO Store i ten LEGO Store od tego. W każdym wypadku. Tutaj jakby nie będę mówił, że ten jest najlepszy, ten pośredni, ten najgorszy, tylko po prostu trzy poprzednie podobają mi się zdecydowanie bardziej. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!